And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. Challenger, only seconds after leaving the launch pad, according to NASA, has exploded. It just has the same seats that like a normal car has. It's just literally a normal car in space. And we're going back to the moon, back to the future, and this time, back to stay. I should tell you that the first mission is scheduled to land on Mars on July the 4th, 1997. We will undertake extended human missions to the moon as early as 2015. We launched a new spacecraft as part of a re-energized space program that will send American astronauts to Mars. We will not only plant our flag and leave our footprint for an eventual mission to Mars. What you're seeing here is a mirage. It is Photoshop, but it's has to be. 5, 4, 3, 2, 1. Jedyną rzeczą, którą wierzący w kulę ziemską muszą zrozumieć, jest to, że nie bierze się wirującej kuli Ziemi i spłacza się ją i nie umieszcza z powrotem w modelu heliocentrycznym. Jakby to była jedyna niedopasowana planeta i do tego płaska, z resztą okrągłych planet dookoła. Żaden płaskoziemca nigdy tego nie powiedział, żaden płaskoziemca nigdy tego nie powie, ponieważ w to nie wierzymy. Ziemia nie jest naleśnikiem unoszącym się w kosmosie. I nigdy nie usłyszysz czegoś takiego od płaskoziemcy. I jeśli kiedykolwiek poświęciłbyś czas na przestudiowanie tego dla siebie lub posłuchał, co mówią płaskoziemcy, przekonałbyś się, że są to zupełnie inne rzeczy, które mają dużo więcej sensu. Mają kontrolę nad narracją, gdzie każdy, kto tego szuka, zobaczy naleśniki unoszące się w kosmosie. Takie coś odstrasza ludzi. Albo widzą kulę śnieżną. Kula śnieżna w środku kosmosu, z wodą spływającą po bokach. A ludzie się zastanawiają. Co to ma być? To ich odstrasza. Agendą głównego nurtu było wepchnięcie ich fałszywej narracji, a przynajmniej namieszanie z płaską ziemią. Lata 2016-2017 to prawie koniec ery YouTube'a, gdzie faktycznie mogliśmy znaleźć prawdziwe dowody, prawdziwe treści. Każda wyszukiwarka posiada algorytmy dostosowane do ich materiałów. Trafisz tutaj na wszystkie rzeczy, które rzekomo obalają płaską ziemię. Jest wręcz niemożliwe, aby znaleźć prawdziwe informacje. YouTube odgrywa w tym swoją rolę i nie tylko wybiera filmy, które chcą, żebyś oglądał, ale decyduje za ciebie, czy możesz subskrybować dany kanał. W paru przypadkach i przy kilku różnych twórcach naciskałem przyciski subskrypcji, aby po kilku dniach lub tygodniach dowiedzieć się, że nie mogę znaleźć danego twórcy, zakładając, że zostały usunięte albo ucenzurowane. I oczywiście tak się stało, ponieważ moja wcześniej dokonana subskrypcja już nie istniała. Wiem, że nikogo nie wypisywałem ze subskrypcji, następnie ponownie zasubskrybowałam, by potem znowu okazało się, że ta sytuacja się powtarza. Google, YouTube i wszystkie te korporacyjne, kłamiące firmy prowadzą poważną kampanię, aby zdyskredytować płaską ziemię. Dlaczego mają swoje oświadczenie pod każdym filmem poruszający temat płaskiej ziemi? Mówiąc, że jest archaicznym, staroświeckim, przestarzałym modelem, w który wierzyli starożytni. Oczywiście, starożytni byli głupi. Nie wiedzieli, jak budować gotyckie katedry. Nie wiedzieli, jak budować miasta i piramidy. Problemem są ludzie, którzy myślą, że płaska ziemia jest głupia. Myślą, że płaska ziemia jest głupia, ponieważ myślą o głupiej płaskiej ziemi. A ośmieszają i wyśmiewają płaskoziemców. A to jest absolutnie niedorzeczne. W 2015 roku dostawcy treści dla płaskiej ziemi przeżyli piekło. Zostaliśmy wyśmiewani, zostaliśmy trollowani. Zostaliśmy niewiarygodnie ocenzurowani przez YouTube'a. Naprawdę trudno jest ujawnić prawdę. YouTube kontroluje algorytm. Kto jest właścicielem YouTube? Google. To są wielkie korporacje, które przyszły i powiedziały, że płaska ziemia robi się zbyt popularna, że ludzie się o tym dowiadują. Nie chcemy, żeby się o tym dowiedzieli. To po prostu całkowicie zniszczy nasz program, na który tak ciężko pracowaliśmy. Tracimy na tym kontrolę z powodu własnej technologii, którą stworzyliśmy. Musieli więc zaangażować się w ukrywanie informacji i wiedzy, gdyż jest to forma kontroli. Nowe osoby, chcące zagłębić się w temacie, gdy wpisują w wyszukiwarkę płaska ziemia, to analitycy z Google dają ci rządową propagandę nienawiści przeciwko prawdy o płaskiej ziemi. Jeśli użyjesz Google i spróbujesz znaleźć coś związanego z płaską ziemią, pierwszą rzeczą, która się pojawi, jest Towarzystwo Płaskiej Ziemi. A to nie ma absolutnie nic wspólnego z tym ruchem.
W rzeczywistości jest to całkowicie zmyślona organizacja, aby odstraszyć każdego, kto szuka jakiejś prawdy. Chcą, byście najpierw dotarli do tej strony i zobaczyli te absurdalne założenia, model wirującego dysku, który wznosi się w górę w kosmosie, a mogę was zapewnić, że nikt z nas to nie wierzy. Gdyby model kuli ziemskiej był poprawny, jak twierdzą, nie byłoby tak wielkiego niepokoju, gdyby ktoś mówił o stacjonarnym modelu Ziemi. Trafiając do sądu, jesteś niewinny zarzucanych ci win. Wszystko jest w porządku, dopóki ktoś nie będzie miał dowodów, które udowodnią twoją winę. I wtedy zaczynasz zachowywać się podejrzanie. Wtedy zaczynasz panikować. Wtedy zaczynasz kombinować, by mieć jak najmniejsze straty. Co w tym wypadku jest nieuchronne. Ustawiasz boty, zatrudniasz trolle w mediach społecznościowych i oczywiście manipulacja algorytmami. Jest to nowy sposób okłamywania, który zapoczątkowano w 2020 roku, a nawet wcześniej nie uczyli niczego o świecie i o tym, gdzie żyjemy. To powszechna wiedza. Jednym z głównych argumentów, których przychodzą do was wierzący w glob, jest to, że wiadomo od 2000 lat, że Eratosthenes rozgryzł to za pomocą swoich kijów i cieni. Cóż, nie wiadomo, czy matematyk Eratosthenes w ogóle istniał. Odkrył kształt Ziemi, co uczyniłoby go Michaelem Jordanem wśród matematyków. Ale do połowy XX wieku nikt nie wspomniał o nim w żadnej książce. Co jest naprawdę szalone, to gdy rozmawiałem z kilkoma starszymi ludźmi i powiedzieli mi, że w ich czasach, gdy chodzili do szkoły, nie uczono ich o takich ludziach jak Kopernik czy Galileusz. W tym okresie wszystko zaczęło się komplikować. Ludzie tacy jak Krzysztof Kolumb czy jakakolwiek inna postać historyczna mogła być całkowicie fałszywa lub stworzona tylko w celu realizacji ich agendy. To dzieje się na całym świecie. Znaleźliśmy kogoś w Chorwacji, który opowiadał, jak uczono go o płaskiej ziemi w latach 30. Większość ludzi myśli, że ta rywalizacja pomiędzy płaską ziemią a okrągłą ziemią toczy się od tysięcy lat. Nie, to nieprawda. To zupełnie nowe oszustwo. Wymyślają te historie, te fikcyjne historie, fikcyjne postacie, aby podkreślić, że żyjemy na kuli. Wszyscy ci wielcy, którzy potwierdzają istnienie globu, jak Galileusz, Eratosthenes, Kopernik, na swych portretach widać, że są masonami, choć tak naprawdę nie mamy pewności, czy oni faktycznie istnieli. Cała nasza historia to kłamstwo. Spotkałem ludzi, którzy mówili, że na początku lat 60. uczono ich w szkole o płaskiej ziemi. Uczono ich zarówno o płaskiej ziemi, jak i o okrągłej ziemi. Aż pewnego dnia to całkowicie zniknęło. W lutym 2020 roku przeprowadziłem wywiad z 102-letnią kobietą, którą uczono o płaskiej ziemi w szkole publicznej w Connecticut. Tell me your name. Ruth Heath. Ruth, and how old are you today? 102. 102, so you were born in... 1918. And we were just talking and I asked you what shape the earth is. And what did you say? What were you taught in school when I in elementary school? I was taught in school that the earth was flat. Where did you go to school, elementary school? I went to Spruill Glen School in Hamden, Connecticut. So how does it make you feel to realize that you were right as a kid? It makes me feel better. It does make you feel better, right? Oh, it makes me feel alive. Oh my God, that is so true. My whole life, I believe, yes, you know, what I was taught. That's and then true. When I discovered the flat earth. You feel better about it. Because we are the center of creation. That's right. We are important. That's right. We are here. We are God's children. And when all the problems that are happening in this world today. I'll give you some good news. A lot of the problems that they report on the news aren't even real. That's right. That's right. They're just keeping us in fear. Keeping up. That's right. That's right. that's right. I understand that. I understand. They just say what they want people to know. That we never went to the moon, that was all fake. Is that right? That's correct. I saw that whole happening. Yeah, so did I, and we all believed it, but that was just to reinforce that people to believe they can live on a ball, they can walk on a ball. It's such a lie. It's such a lie, but knowing the lie is like knowing, going to a magic show. I woke up. Yes. That's what we call it. We call it red. This is your moment of waking up. Oh. It's when you go to see a magician and you know how the tricks are done, and the magic no longer works on you, and you're free from the illusion. So knowing this is going to free your heart. Cry. Yeah, it's okay. It makes me cry. Happiness. Yes. Tears of yes. joy. Yes. Thank you. All right, give me a hug. Here we go.
All right. Rockefeller odgrywa ważną rolę w tym. Założył Radę Oświaty Ogólnej i nadal był zaangażowany w system oświaty, co jest faktem. Ludzie, którzy mieli kiedyś kontrolę, nadal ją mają i nadal będą kontrolować. Czy ją przekażą komuś, czy zmienią nazwę, czy cokolwiek zechcą. Mam na myśli to, że ilekroć nazwisko Rockefellera pojawia się na czymś, zawsze jest to coś do zakwestionowania. Tego możemy być pewni. Tu powinna zapalić się taka wielka czerwona lampka odnośnie tego, że mogą zmienić praktycznie wszystko, co wiemy, odnośnie całej historii i zamienić to oszustwo. I wciąż nauczać tego oszustwa tak długo, aż stanie się normą. To właśnie ten człowiek powiedział, że chce narodu robotników, a nie narodu myślicieli. To ta sama osoba, która została uznana winną naruszeń prawa antymonopolowego na przełomie XIX i XX wieku. Zaczęliśmy przeglądać się jego działaniu we wszystkich systemach edukacji. Oczywiście, z obietnicą, że dadzą ci pieniądze, upewniają się, że twoja szkoła ma wszystko, czego potrzebuje, o ile będziesz wciskał konkretne podręczniki. Dopóki będziecie promować tę narrację i tę ideę, da wam naród robotników, a nie naród myślicieli. I właśnie tym się staliśmy. To powinno już ci coś mówić. Czemu nam nie można dyskutować o czymś, na czym dosłownie stoimy? Czemu tak się dzieje? Czy to chęć ukrycia stwórcy? Oczywiście, to jeden z głównych powodów, dla których warto to ukrywać. Ale jednocześnie nie można porównać z faktem, gdyby miliard ludzi dowiedziało się, że jest więcej lądów. Chodzi o ukryte ziemie. Myślę, że jest bardzo możliwe, że gdzieś tutaj ukryli dodatkowe lądy. I myślę, że traktat antarktyczny jest bardzo złowieszczy i musi być on w to zamieszany. Byli bardzo konkretni, wprowadzając w życie traktat antarktyczny i wszystko inne, a tylko po to, by trzymać ludzi z dala od prawdy. Nie chcieli, żeby ludzie wiedzieli o dodatkowych lądach. Od zawsze tak się działo, że kraje walczyły o ziemię. Szaleńcy na obrzeżach Antarktydy. Ale nie, nie, nie. O nią tu nikt się nie bije. Wszyscy się nagle zgadzają. Nie możesz tam iść. Nie możesz tego zbadać. Traktat ten obowiązuje od 1959 roku. Nie można go nawet kwestionować do 2041 roku. Najdłużej trwający traktat, który został podpisany przez wszystkie państwa i który nadal obowiązuje. Antarktyda to zbiornik naszych światowych oceanów. Co jest poza Antarktydą? Dlaczego rząd ukrywa przed nami Antarktydę? Dlaczego Antarktyda jest całkowicie poza zasięgiem, z wyjątkiem wycieczki po małym półwyspie na krańcu Ameryki Południowej, która jest niczym, a ludzie mimo to powtarzają, że możesz samemu pojechać na Antarktydę? We spent months trying to actually do it. I was going to send a crew. They won't call back. You can't even go there. There's one peninsula where you look at penguins. Exactly. And then you think, I have some friends that went to fucking South Pole. Yeah. They put them in that little fucking island with penguins. You can't just say you went to Antarctica and you walked around it. He's like being in New Jersey and saying you were chilling in California. It's exactly. Fucking huge. Istnieje około 100 różnych firm, na które trzeba wydać dużo pieniędzy, aby wybrać się na taką małą wycieczkę z przewodnikiem po tym półwyspie. Ale wszystkie te firmy są własnością tej samej osoby. Jedna osoba kontroluje wszystkie. Nie pozwalają nikomu odkrywać Antarktydy. Be a fucking international headline in about 5 minutes. Australian Navy ship Turing. Facing our way. Bad boys. Is it? The turret's turning at us. Boy, we should hide Adrian in case anything went wrong. Just go. You sent out the chopper. That's a drone. Is it? That's unreal. Kiedy ludzie pytają, dlaczego mieliby kłamać,
jedną z głównych odpowiedzi jest to, że ukrywają więcej lądów. Co jeśli możemy stać się naprawdę wolni? Główny powód tego wszystkiego jest taki, że jest więcej lądów. Zastanówcie się nad tym. Co jeśli istnieje więcej nowych miejsc do mieszkania? Co jeśli istnieje więcej zasobów naturalnych? Co jeśli istnieje więcej jedzenia dla naszych głodujących dzieci? Co jeśli jest więcej miejsca na ucieczkę od handlu dziećmi w celach seksualnych? Co jeśli są nowe miejsca, do których możemy się udać i poznać inne cywilizacje, którego możemy być częścią? Które nie pobierają opłat za wodę, nie pobierają opłat za darmową energię, nie pobierają opłat za podatek od nieruchomości. Co jeśli jest więcej lądu? Nikt nie może wyruszyć na zwiedzanie Antarktydy. Kropka. Bo gdyby ludzkość dowiedziała się, że jest więcej lądów, to teoria heliocentryczna by upadła. Nie mogą zacząć dodawać sobie więcej kontynentów na dole globu. Po prostu chcieli to zatuszować jak najszybciej. Dowodem na to są stare mapy, a mianowicie tysiącletnia japońska mapa Kawawashi, która pokazuje kontynenty i lądy na zewnątrz tego, co nazywają lodowym szelfem lub lodową ścianą. Dlaczego więc uczą modelu globu? Bo widzisz, kula ziemska jest pojemnikiem, a jego pojemnikiem jest cała znana Ziemia. Jezuici, dzięki masonom, potrzebowali nowego modelu, ponieważ chcieli nowego porządku świata. Obecnie na globie, czy też kuli śnieżnej, znajduje się tylko 7 kontynentów. To wszystko, więc wszystko jest bardzo ograniczone. Mamy ograniczoną podaż. Zasoby są bardzo ograniczone, ponieważ Ziemia jest kulą. Zgadza się? Wszystko jest ograniczone. Jeśli byśmy wydostali się i byłoby więcej lądów to więcej zasobów. To coś niesamowicie ważnego, jeśli takie coś ukrywają. Jest taka scena w Truman Show, w której Truman mówi takie coś. I want to be an explorer when I get older. I like to be an explorer, like the Great Magellan. Oh, you're too late. There's really nothing left to explore. Wyobraź sobie, że istnieją piękne miejsca i czekają, by je odkryć. Całe krainy ukryte za drzwiami, które trzeba otworzyć i odkryć te lądy na nowo. Czy słyszałeś kiedyś o zeznaniach naocznych świadków zapisanych w takich książkach jak Żelazna Republika, Dymiący Świat Boga czy Świat poza biegunami? Pod koniec XIX wieku w magazynie Florida napisano serię artykułów o polityku, który był zmęczony tym, co się tu działo. Miał duży statek i załogę. Zwiedzał Antarktydę, znalazł przejście, wpłynął do oceanu i pływał około miesiąca, aż w końcu znaleźli ląd z miastem i zacumowali tam. Była to bardzo zaawansowana, zupełnie inna cywilizacja i bardzo przyjazna. Zostali tam i opisali o wszystkich doświadczeniach, jakich tam doświadczyli. Pod koniec XIX wieku mówiono o większej ilości lądów poza Antarktydą. Pamiętajmy, że określenie ET, czyli extraterrestrial, oznacza dodatkowe tereny. Mówią ci wprost, że jest więcej lądów, ale o tym nie rozmawiają. W niektórych oceanach może być więcej lądu. Może na mapie jest po prostu cały niebieski obszar. Nikt tego nie wie. Nie wpływasz tam dużymi statkami, ani nie latasz nad nimi samolotami i nie możesz tego przejrzeć. Rozumiesz, nie ma tam lotów czarterowych. Czy słyszałeś o czymś takim jak strefy zakazy lotów? Na przykład, nie możesz latać w niektórych obszarach w pobliżu arktycznego koła podbiegunowego lub antarktycznego koła podbiegunowego. Powodem tego jest to, że są tam lądy, o których nie powinniśmy wiedzieć. Nie chcą, aby te lądy zostały odkryte. Wszystkie te skorumpowane systemy, które kradną nam pieniądze, porywają nasze dzieci, po prostu robią straszne rzeczy. Polegają na tym, by bydło zostało na ranczu. Niewolnicy na plantacji. Dlaczego płaska Ziemia jest najważniejszą wiedzą, jaką możemy uzyskać? Bo jest więcej dodatkowych lądów. Nie patrz na nas i nie mów, jedźcie tam, by to udowodnić. Nie pozwolą nam tego udowodnić. To nie my jesteśmy ci leniwi. Jesteśmy ograniczeni, by móc to udowodnić. Z tego powodu oczywiście będziemy spekulować. Ale tu powinna zapalić się czerwona lampka. Jeśli to nie jest dla ciebie czerwona lampka, to nie wiem, co może nią być. Nie pozwolą nam tam pójść. Pozwólcie nam tam pójść. Jeśli pójdziemy tam, nic tam nie będzie. Przyznam się, że się myliłem. Ale wszystkie znaki wskazują na to, że ukrywają więcej lądów. Musisz mieć pozwolenie na wszystko. Musisz mieć pozwolenie, by poślubić miłość twojego życia,
trzeba mieć pozwolenie na przejazd drogą, gdy kiedyś mieliśmy niebywalne prawo do przejazdu z punktu A do punktu B. Myślicie, że jesteście wolni? Nie jesteście wolni. Jesteście kurczakami z wolnego wybiegu. Tym właśnie jest. Jesteście kurami z wolnego wybiegu, trzymanymi na pewnym obszarze. Nie możesz z niej wyjść. A jeśli tak się stanie, to idziesz do więzienia lub zostaniesz zastrzelony. Zostań na plantacji. Rób to, co powinieneś robić. Płać podatki i zamknij się. Zrozumiałeś? Cóż, jeśli jest więcej lądów, a szczerze wierzę, że tak jest, i to jest doskonały powód, aby wszystkich okłamywać. Ale nie chodzi tylko o ukrywanie miejsca z dodatkowymi zasobami, gdzie moglibyśmy się udać i kopać w poszukiwaniu gazu lub złota. Nie chodzi o to. Ukrywają wolność, wiedzą, że jak tylko byśmy się dowiedzieli, że jest inne miejsce, do którego można byłoby się udać bez dyktatury, to już byłoby po nich. Ounce of everything and there's so much more land out there and there's many places to explore and Oni po prostu chcą nas zatrzymać na środku tego stawu, utknięci właśnie tutaj, myśląc, że to wszystko, co mamy. Co stanie się z ceną złota i wszystkich surowców naturalnych, jeśli będzie więcej lądu? Złoto może spaść za dolara za uncję, benzyna może spaść do 20 centów za galon. Wszyscy możemy mieć dla siebie tysiące akrów ziemi. Wtedy ten cały system się rozpadnie. Cały system się rozpada. Kropka. Z drugiej strony mamy północ, która również jest poza zasięgiem. I went on my first official trip. I was going with my father and my grandpa Sinclair up to the North Pole. It was a very glamorous destination. I figured I was finally going to be let into the reason for the existence of this high security Arctic base. Was exactly right. We drove slowly through and past the buildings on a special top secret mission. And that's when I understood just how powerful and wonderful my father was. Biegun północny to duża zagadka. To zawsze mnie nurtowało. Żoglowałem pomysłami, czy istnieje ukryty ląd, czy mogą mieć ukryty kontynent na Oceanie Arktycznym, który pozornie jest oceanem, mogliby ukryć tam ląd. Wiele starych map pokazuje cztery hiperborejskie kontynenty, a na środku Axis Mundi. I myślę, że właśnie to tam jest. Myślę, że jest tam Mont Meru i wydaje mi się, że to urządzenie akustyczne. Z pewnością dzieje się tam coś wyjątkowego. Jeśli zastanowisz się na tym wystarczająco długo. Dlaczego kompasy wskazują północ? To samo w sobie jest niesamowite. Co by było, gdyby wszyscy wyjęli kompasy i po prostu podążyli za nimi, aż się zatrzymają? Kompas zawsze pokazuje północ, w kierunku magnetycznej północy. Jest jakaś siła, częstotliwość, energia lub wibracja, która ciągnie tę igłę na północ. To szaleństwo myśleć, że wszystkie kompasy wskazują północ na biegun północny. Żaden kompas nie wskazuje na południe. Nie ma bieguna południowego. Nie ma kompasu, który będzie pokazywał południe. Rozbijając to słowo na dwie części, otrzymujemy kompas. Przyjdź do przejścia. Przyjdź na północ. Coś tam jest. Myślę, że wszyscy mogliby się zgodzić, że coś tam jest i to szalone, że to ukrywają. Ukrywają to od dawna. Są starożytne cywilizacje, tak jak nordycka. Istnieli ludzie, którzy opowiadali o Nupes Nigra, o górze Maru, o gigantycznej magnetycznej górze w centrum. Cała masa magnetyczna lub góra jest wystarczająco silna, aby wszystkie kompasy na Ziemi wskazywały północ. Kiedy byłem dzieckiem w szkole, pokazywali nam nagranie National Geographic o ludziach, którzy zdobywali biegun północny. Zrobili go w taki sposób, że wyglądało, że są tam beznadziejne warunki, mrocznie i zimno, żeby żaden dzieciak nigdy nie wyskoczył z takim pomysłem, by jechać na biegun północny. Jeśli obejrzysz jakiś film dokumentalny o biegunie północnym lub o kimś, kto wyrusza na biegun północny, znajdziesz tylko jakiegoś kolesia na tafli lodowej, który trzyma w ręku małe urządzenie. Idzie i odlicza. 3, 2, 1. O, biegun północny! Przecież to nie biegun północny. To bzdura. I just don't know what this is. It's a map. My father showed me a map like this once. Inside the circle is your world and my world. Many others. No one knows how many.
The Dark Tower stands at the center of all things. And it stood there from the beginning of time. And it sends out powerful energy. Myślę, że prawdopodobnie istnieje dziura na biegunie północnym w torusie elektromagnetycznym, w której wyłaniają się zielone światła, które widzimy jako zorzę polarną. Biegun północny to środek Ziemi. To jest hiperbola. Ponieważ żyjemy w Układzie Słonecznym z polem toroidalnym. Po środku musi znajdować się płaszczyzna bezwładności, a w samym środku musi znajdować się klepsydra hiperboli. Pieśni Śrimad Bhagavat nazywają tę górę Meru. I dlaczego nie wolno tam się zbliżać? Po prostu dlatego, że fizycznie nie można tam pojechać. Jest to magnetyczna hiperbola toroidalna. Dlatego nie ma możliwości latania w pobliżu bieguna północnego w centrum Ziemi. Admirał Richard Byrd powiedział, że znalazł więcej lądów, zarówno na północy, jak i na południu. Istnieje książka zatytułowana Dymiący Bóg o podróży ojca i syna, którzy odnaleźli dodatkowe lądy, na której żyli giganci z technologią przekraczającą twoją wyobraźnię. Kartografowie sporządzili mapy z lądem po środku. Wszyscy doszli do tego samego wniosku, że jest więcej dowodów wskazujących na istnienie dodatkowych lądów. Jestem pewny na 100%, że na północy jest więcej lądów i jest tak samo pilnie strzeżone jak południe. Czasami słyszę, pojedź sprawdzić północ. Nie ma problemu, pozwól mi to sprawdzić. Zrobię kilka zdjęć i nagrań i wrócę. Nawet nie jesteśmy w stanie podejść tak blisko. Zostaniesz zawrócony tak samo jak na południu. Aż do XVII wieku mieli cztery masy lądowe wokół bieguna północnego. A zaraz po XVII wieku powoli zaczęło znikać, aż w końcu wszystko zniknęło. Sam możesz to zweryfikować. Jeśli cofniesz się sprzed 1600 roku i spojrzysz na wszelkiego rodzaju mapy, zobaczysz te masy lądowe na każdym z nich. A potem rzecz jasna, te masy lądowe zaczęły być usuwane z kart historii. Więc co ukrywają na biegunie północnym? Jeśli usiedlibyśmy jako ława przysięgłych i przyjrzelibyśmy się tym wszystkim dowodom zeznań naocznych świadków, wrócilibyśmy z werdyktem. Winni. Uznalibyśmy ich za winnych. Okay. You are moving 1,000 miles an hour as Earth rotates. You are moving 18 miles per second in orbit around the sun, and you don't feel any of that. Okay? Okay. You don't feel anything. If it's trying to fling you off the Earth, okay, but the force of gravity is resisting back, by what force is it trying to fling you off? That upward centrifugal force subtracts from the gravitational force that the Earth is trying to put on you. It subtracts. Okay. So, Chuck, what do you weigh here, here and now? 192 pounds. Yeah. I'll give you the 190 pounds, okay? Okay. So if you do the math, you run to Ecuador, because we're in the Western Hemisphere, so let's stay there. You run to Ecuador, you will not be 190 pounds. You'll be like 185 pounds. What? That's how significant it is. That's if I did my math correct, and I think I did, there are pounds less that you weigh for living on the equator than for living anywhere else, simply because the spinning Earth is trying to fling you off. Nice. Yes. Yes. Ziemia kręci się z prędkością 1000 mil na godzinę po zakrzywionej trajektorii. Spadłem z prędkością ileś tam mil na minutę. Ale w jakiś dziwny sposób żadna z tych bezwładności nie wpływa na te skały, które są doskonale zrównoważone. Faktem jest to, że Ziemia jest nieruchoma i jest to potwierdzone naukowo, nie pseudonaukowo. W 1879 roku George Airy, astronom Royal, przez 49 lat przeprowadzał eksperyment z teleskopem i udowodnił, że Ziemia jest nieruchoma. Następnie mamy paralaksę, znana również jako Robotan, który pod koniec XIX wieku przeprowadził eksperyment na poziomie wody w kanale Bedford, gdzie pokonano dystans 6 mil, co powinno wykazać rodzaj krzywizny około 16 stóp.
W ogóle nie zaobserwowano żadnej krzywizny. Potem mamy doświadczenia Michelsona, Morleya i Santiago na początku XX wieku z interferometrami, używając w tym czasie światła zamiast teleskopu. Dzięki eksperymentom z interferometrem udowodnili, że pole eteru na Ziemię porusza się, a Ziemia jest nieruchoma. Mieliśmy też Michelsona i Gale'a, którzy przeprowadzili eksperyment w latach 30. i udowodnili, że Ziemia jest nieruchoma. Moim zdaniem, jeden z największych eksperymentów naukowych wszechczasów pochodzi od Marconiego. Marconi w 1901 roku skonfigurował nadajniki do wysyłania fal radiowych, takich jak sygnały bezprzewodowe przez Ocean Atlantycki. Jedna siedziba była w Europie, a druga w Kanadzie. Myślę, że litera S była jako pierwsza. I bum! I zadziałało. Prawie 2000 mil przez ocean, a oni odebrali sygnał. Nie ma krzywizny. Mowa tutaj o 600 milach krzywizny między tymi dwoma punktami. Ale udało się, bo wszystkie wody są poziome. Nawet nie wiem, czy wtedy próbował o tym mówić. Bardziej chodziło o jego technologię, z którą się pojawił. Uczono cię o tym w szkole? Nie. Następnie mamy Pierluigi'ego Gena, kolegę Marconiego, który przed śmiercią pokazywał ludziom w swoim laboratorium, że Ziemia jest nieruchoma. Możecie wejść na mój kanał Teologia Pana Astro i obejrzeć filmy, na których pan Pierluigi Gena udowadnia w swoim laboratorium za pomocą świateł stroboskopowych, jak można dość łatwo udowodnić, że Ziemia jest nieruchoma. Każdy eksperyment naukowy w naszych czasach, który miał potwierdzić rotację osiową lub krzywiznę, dowiódł czegoś przeciwnego. Nie uczą tego w szkołach. Każda obserwacja, gdy wychodzisz na zewnątrz w spokojny poranek, możesz zobaczyć idealne niczym szkło jezioro. Twoje zmysły podpowiadają ci, że nic się nie porusza. My, nieruchomi ziemianie, mamy naukę, prawdziwą naukę po naszej stronie. A gulobogłąby mają pseudonaukę. W rzeczywistości wszystko, co mają, to Einstein, który mówi: doszedłem do przekonania, że żaden eksperyment optyczny nie może udowodnić, że Ziemia się porusza. A mimo to Ziemia się porusza. To się nazywa nauka. Tak, Albert Einstein. Zawsze polecam oglądanie Alberta Einsteina w jego wywiadach. No wiecie, wywiadach. Czyta ze ściągawki. Czyta notatki, które ktoś mu wręczył, podobnie jak w dzisiejszych czasach czytają w telewizji. Nigdy nie przeprowadzono żadnego eksperymentu optycznego, który mógłby udowodnić, że Ziemia się porusza. Ziemia kręci się z prędkością 1040 mil na godzinę. Nie możesz tego poczuć. Nie możesz tego zmierzyć, nie możesz tego zaobserwować, nie możesz tego powtórzyć, ale zaufaj nam na słowo. Nie ma ani jednego eksperymentu, który pokazałby, że Ziemia w ogóle się kręci lub porusza. Istnieje jeden eksperyment, który został udowodniony, o którym się nie mówi. Bob Nobel mówił o żyroskopie z laserem pierścieniowym, który udowodnił, że obraz nieba przesuwa się o 15 stopni przez większość dnia. When we turned on that gyroscope, we found that we were picking up a drift. A 15 degree per hour drift. I to zostało wyrwane z kontekstu. Dopiero później eksperyment został przeprowadzony na większej wysokości i pokazał inną prędkość obrotową, co absolutnie dowodzi, że to nie Ziemia się porusza, tylko eter wiruje nad nami. Netflix jest głównym nurtem. Netflix to alternatywna narracja głównego nurtu. Netflix nie może iść pod prąd. Nie może stracić kontraktu. A documentary, like a mockumentary. I'm sure someone watched our movie and was like, whoever made this movie is a government shill. And sure. They're just trying to hide it. Netflix went in on it, trying to hide it. Yeah, he accidentally proves that the earth is round. It was the biggest mic drop. It was the biggest mic drop. And you love that you kind of cut it. Chodzi o to, że mamy technologię, która obnaża ich kłamstwa. Możemy użyć Tajlapsa. Jak cudownie, mamy Tajlapsa. Możesz skierować obiektyw na niebo i rok po roku, dzień po dniu, godzina po godzinie widzieć wirujące niebo. Każdego dnia powinny być widoczne inne gwiazdy.
losowe gwiazdy na niebie. Jeśli podróżujemy z prędkością 650 mil na godzinę, czyli 870 tysięcy machów, czy naprawdę wierzysz, że każdego roku przemieszczamy się w kosmosie, pokonując 5,5 biliona mil rocznie? A jednak, co roku te same konstelacje gwiazd obracają się wokół naszej Ziemi. Baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby. Rok po roku. A mimo to, żadna z tych konstelacji nie zniekształciła się, nie zmieniła kształtu, nie rozjaśniła się. Nigdy nie byliśmy świadkami w zapisanej historii, aby jakakolwiek gwiazda stała się jaśniejsza lub ciemniejsza. Ani żaden kształt tych konstelacji uległ zmianie, gdyż mają ten sam kształt od tysięcy lat. Nigdy nie ulegają paralaksie ani zniekształceniom. W całej zapisanej historii Polaris nigdy się nie poruszyła. Skieruj aparat w stronę Polaris, zrób zdjęcie poklatkowe i obserwuj, jak doskonały zegar Boga się obraca. Każdego roku przemieszczamy się w kosmosie o 5 miliardów 694 miliony mil. Gratulacje, jeśli w to wierzysz. Nazywa się to edukacją, indoktrynacją i ogłupianiem. Jeśli spojrzysz wstecz historii, natrafisz na studio Universal. Ich firma zaczynała od loga z kulą ziemską, ale dopiero w latach 20. XX wieku mieli ruchome logo, którym była ta obracająca się kula. Nawet na początku pokazywali samolot, który zostawiał smugi chemiczne z napisem Universal, co jest trochę zabawne. Nikt nie był na tyle wysoko, żeby chociaż zobaczyć, jak to wyglądało. Zdecydowanie próbowali zaszczepić ludziom obraz globu w głowach, ponieważ oczywiście na początku przemysłu filmowego byli jedną z najpopularniejszych firm produkujących filmy, więc ludzie chodzili do teatru i oglądali ten glob. Więc pokazują tą kulę ziemską przed każdym filmem, aby zaprogramować twój umysł. Pokazywali ten glob, zanim jeszcze wyruszyli w górę, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Myślę, że pierwszy człowiek, który kiedykolwiek postanowił to sprawdzić, był Picardo. I to jest historia, której nie uczą w szkole. From the practical point of view, Professor Picard's experiment is of the highest possible importance. Te ramy czasowe, te daty, to są fakty. W latach 30. XX wieku ukazał się August Picard w aktualnej publikacji czasopisma naukowego, mówiący, że Ziemia wygląda jak płaski dysk z odgiętą krawędzią. Po zaprogramowaniu Universal, przez prawie 15 lat rzędu, Walt Disney programował cię w filmach dokumentalnych o kosmosie. Było sporo zwariowanej propagandy w latach 50. Był taki, który nazywał się Człowiek w kosmosie. Mówi o zabieraniu ludzi rakietą na Księżyc. Potem mam Richarda Bearda, który występuje w programie Longines Chronoscope i mówi publicznie takie coś. Strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by human beings. Krótko po tym, jak Richard Byrd udzielił tego wywiadu, wprowadzili w życie traktat antarktyczny, a rok później powstaje NASA. Almost 0 hour at Cape Canaveral, and enlarged 16mm pictures show a monkey specially trained and conditioned for voyaging in space. Two monkeys had been selected for the job. They called them Abel and Baker, A and B, of course. In fact, the monkeys came down safely near Antigua. Reported none the worse, after blazing the trail for human space travel. Przychodzą i są strażnikami waszych umysłów. Jakby upewniali się, że ludzie myślą, że żyją na wirującej kuli. I to jest ich jedyny cel, że to zawsze było ich jedynym celem.
the magic of engineering. I would wear a mask on my face in a nanosecond, but unfortunately, we lost the technology. It can take days, even weeks, to produce just a single image. The dazzling final results, enough to keep us all dreaming. NASA ukrywa cholerną płaskość Ziemi. Czemu? Można powiedzieć, że mają obiektyw typu rybie oko. Prawda? Bo te obiektywy się przydają. Dzięki nim widzisz więcej w architekturze lub pośrednicy mieszkaniowi z nich korzystają. Ale kiedy używasz go za często i tak naprawdę nie potrzebujesz go, a nie mówią dlaczego ją stosują, to pytania narastają. W 1923 roku wynaleziono obiektyw typu rybie oko, więc agencje kosmiczne już wiedziały o tym od dawna. Obiektyw typu rybie oko został pierwotnie kupiony za 27 tysięcy dolarów, a mowa tu o roku 1923. Dzisiejsza wartość to 100, może 200 tysięcy dolarów. W tym miejscu słyszę takie coś. Dobrze, zgodzę się z tobą, że NASA to kłamliwy podmiot rządowy. Ale co ze skokiem Red Bulla? Red Bull to tylko napój energetyczny. I widziałem Felixa Baumgartera wyskakującego z kosmicznej kapsuły. Płaskoziemcy wykonali świetną robotę, obalając to. Oczywiście, że użyli obiektywu rybie oko. To nie ulega wątpliwości. Większość ludzi jednak nie wie, że Neil deGrasse Tyson, współczesny kapłan naukowy od NASA, którego wszyscy tak kochają i słuchają, ponieważ jest taki mądry, jest bystrym kolesiem, bo wie doskonale o tym, że potrafimy obalić ten gówniany skok. And the dude who jumped out of a perfectly good balloon, Felix Baumgartner, edge of space jump. Now, you know, I don't, it's, he wants to, I don't have a problem if he does it, but the honesty of it would greatly diminish what I think people thought he was actually doing. And not only that, they made sure to photograph him standing there with a really wide angle lens, which curves horizontal lines. So in the photo, you see this curvature of Earth's surface, and he's like, wow, he's in space, look at that. No, he's not. At that height, you don't see the curvature of the Earth. It is, you just don't. That stuff is flat. Wywieramy tak ogromną presję na Neilu deGrasse Tysonie, aby był wiarygodny, że musiał zdemaskować Felixa Baumgartnera. To tylko obiektyw typu rybie oko. Na tej ziemi nie ma żadnej krzywizny. Nie mówiąc już o tym, że próbują powiedzieć, że na wysokości 20-23 mil nie ma krzywizny. Są ludzie, którzy przysięgają, że widzieli krzywiznę samolotu lecącego na wysokości 10 mil. Tak, jasne. Więc twój orędnik Neil deGrasse Tyson przyznaje, że na 23 milach w górze nie ma żadnej krzywizny. Jak się z tym czujesz? W porządku. Może mówisz, to nic wielkiego. Spoko. Nawet sam Felix Baumgartner powiedział, że widział krzywiznę Ziemi. It's almost overwhelming. But you standing there in a pressure suit, the only thing that you hear is yourself breathing. You can see the curvature of the earth. You can see the sky is totally black. You can see the curvature of the earth. You can see the curvature of the earth. You can see the curvature of the earth. That's 120,000 feet, four times higher than most passenger planes fly. Samo to powinno sprawić, że zaczniesz się zastanawiać, co tu się dzieje? Kto kłamie? Rozumiesz? Ale nie sądzisz, że tu działa jakaś agentura? Nie sądzisz, że ludzie tu kłamią? Przeskoczmy może do ostatniego lotu Richarda Bransona, znanego jako Mr. Billionaire. Officially the first billionaire to travel to space, Sir Richard Branson. Lecą 63 mile w górę. Każdy byłby w stanie założyć się, że można zobaczyć tą gigantyczną krzywiznę Ziemi. Jesteś 63 mile w górze. Ja pierdzielę.
Richard Branson podobno osiągnął pułap 63 mil, mimo że to nic innego jak materiał z obiektywu typu rybie oko. My to ujawniliśmy. I tu znów pojawia się Neil deGrasse Tyson. Oh, by the way, you didn't ask, but I'm going to tell you. Do you know how high up above the earth he was? No. 63 miles. Well, yeah, tell you what. So take a schoolroom globe and ask how high above it is he? So he's about 2 millimeters above the surface of a schoolroom globe. So nobody has seen the curvature of the earth from that height. Just, I just want to make that clear. Nie widać krzywizny ziemi z samolotu. Zgadzasz się? 10 mil. Zgodzisz się? Mam nadzieję, że dotąd się zgadamy. Więc 10 mil w górę, brak krzywizny. Skok Red Bulla, 23 mile w górze, brak krzywizny. Branson, 63 mile w górze, brak krzywizny. Więc gdzie jest ta krzywizna, na którą jesteś gotów przysiąść, że istnieje? Jeśli żyjesz na kuli, bez różnicy jak wielkiej, może być 4 razy większa, co nam mówią, w pewnym momencie powinniśmy zobaczyć fizyczną krzywiznę. Taki powinien być horyzont. Tak właśnie zachowywałoby się Słońce, gdyby istniała krzywizna Ziemi. Wszystkie te teorie związane z krzywizną Ziemi można wyrzucić przez okno. That's what happens with a new company. This is the fiction section. Fiction means it's a made-up story. Oh, hey, Elmo, I bet we can find your Galactic Gale comic book here. Oh, boy, Elmo, hope so. Wszyscy wiemy, kim są nasi wrogowie. Nazywa się globalistami. Z ich fałszywym idolem, którego rozdają dzieciom na stole nauczycielskim w przedszkolu. Mowa tu o fałszywym globie. Ludzie nie tylko są oszukiwani. Mam na myśli to, że dorastałem w przedszkolu, gdzie miałem globus. Moje dzieci tak samo, w przedszkolu był już globus. Dali im globus nawet na koniec roku, aby zabrali go do domu i nadmuchali jak piłka. Patrzę na to i myślę, o mój Boże, paja się nam, że Ziemia jest kulą, jeszcze zanim nauczymy się mówić. W klasie szkolnej jest globus. Jeden z pierwszych arkuszy, jakie dostajemy, jest oszustwo odnośnie orbitujących planet wkoło Słońca. Nadal pamiętam tą kartkę. Zrobiłem to dobrze i byłem z siebie taki dumny. Ulica Sezamkowa jako astronauci, Disney, to wszystko programowanie globu. Tak więc cała twoja wiara na świecie dotyczy tego. Jeśli się nad tym zastanowić, dostajemy zestaw kłamstw w bardzo młodym wieku. Jeszcze zanim pojawią się jakieś krytyczne myśli lub umiejętność samodzielnego myślenia. Uczą nas kłamstw od samego początku. Od wróżki, Mikołaja, dinozaurów. Weźmy na przykład świętego Mikołaja. Nauczano nas tego kłamstwa, abyś był grzeszny. Musisz stać w kolejce i być grzeszny. Nie bądź niegrzeczny, bądź miły. Chcesz być na tej miłej liście? Mikołaj przyjdzie i przyniesie ci te materialne prezenty. A potem niedługo dowiadujesz się o Mikołaju, że to nieprawda. Przez ile to trwa? 5, 6, 7 lat? Byłeś uwarunkowany, aby działać w określony sposób, więc ustawiasz się w kolejce. Zrobisz dokładnie to, co mama i tatuś ci powiedzą, co mówią ci nauczyciele w szkole. A kiedy zdajesz sobie sprawę z tego kłamstwa, podświadomie paja ci się do głowy, że kłamanie to nic takiego. W porządku jest kłamać. Akceptowanie kłamstw jest w porządku. To w porządku, że ludzie nas okłamują. Możesz kłamać, więc cały świat jest pełen kłamstw. Każdy jest teraz pieprzony kłamcą, ponieważ nauczono ich w bardzo młodym wieku, że kłamanie jest w porządku. Dostają te kłamstwa w wróżce i Mikołaju w młodym wieku, więc kiedy jesteś dorosły, nie możesz odróżnić kłamstwa od rzeczywistości. A kiedy się dowiesz o kłamstwie, to masz takie, okej. Jesteś subtelny, jesteś pasywny, pozwalasz na kłamstwo, bo po prostu jesteś do tego przyzwyczajony. Nie ma nic złego w kłamaniu. Byłeś uwarunkowany przez całe swoje życie, że w porządku jest kłamać. Okłamywanie jest w porządku. Więc kiedy kłamstwo wychodzi na jaw, ludzie mają obojętność. Muszę włączyć Fox News, muszę iść do baru, muszę obejrzeć mecz. Daj im chleb i cyrki, a nigdy się nie zbuntują. Kiedy ludzie słyszą o płaskiej ziemi, kiedy im to mówię, myślą, że to najgłupsza rzecz na świecie. Myślą, że jestem niewykształcony. Nie zdają sobie sprawy, że nie wiedzą, o czym mówią. A ludzie mówią, a co ze statkami za horyzontem? Wyjaśnij to. A co z zachodami słońca? Wyjaśnij to. A co z sezonami? Wyjaśnij to. A potem podnoszą ręce w górę i mówią, a jakie to ma znaczenie? Co to za różnica, skoro muszę iść jutro do pracy? Właśnie chcą cię takiego.
Chcą, byś pracował w swojej niewolniczej pracy. Chcą, żebyś był posłuszny rozkazom. Robił to, co ci kazano. Żył od wypłaty do wypłaty i nie zdawał sobie sprawy, gdzie jesteś. Prawda jest taka, że nie wymykamy się spod kontroli w kosmosie, gdzie asteroida może nas zabić. Chcą, żebyśmy wierzyli, że kończy się nam paliwo. Chcą, żebyśmy wierzyli, że kończy się nam żywność. Podczas gdy każdy może iść i zasiać nasiono w ziemi. Woda spadnie z nieba, a jedzenie wyrośnie z ziemi. Nie brakuje wody, jedzenia, przestrzeni. Każda amerykańska rodzina mogłaby mieć pół akra w Teksasie, a reszta kraju byłaby pusta. Kłamią o wszystkim. Pozwalają, by twoje dzieci były wychowywane i uczone przez inne osoby, nie wiedząc, czego ich uczą. Wszyscy są odłączeni. Nie ma harmonii ani niczego, co dzieje się z ludźmi jako jedność. Wszyscy jesteśmy rozproszeni. Jedyne, co robią, to uczą nas tego kłamstwa, że Ziemia jest kulą, a ty lecisz w przestrzeń kosmiczną. Kłamią także, że kiedyś Ziemią rządziły dinozaury. Skoro tak potężne istoty mogły wyginąć przez uderzenie komety, to co my zrobimy, gdy spadnie kometa? Już ponad. Model heliocentryczny nie tylko sprawia, że wszyscy jesteśmy całkowicie bezwartościowi, unosząc się wśród gwiazd w kosmosie, że albo coś uderzymy w przyszłości, albo coś uderzy w nas, co spowoduje jakąś straszliwą kolizję i wszyscy umrzemy. A może niedługo znajdę jakąś planetę, na której żyją jakieś mięsożerne potwory. Mogą wymyślać tego typu zwariowane rzeczy. Zasypują ciebie takimi informacjami, byś obawiał się o utrzymanie swojego domu, swojego zdrowia, swojej rodziny, bo jest szansa, że jakaś skała może spaść z nieba i zabije cię jutro. Inną rzeczą, której ludzie nie wiedzą, jest to, że w 1920 roku Rockefeller nie tylko zmienił wszystkie podręczniki i wymyślił swój własny program dotyczący nauczania, ale także o tym, że był człowiek o imieniu George Dmitry i ma wrażenie, że przejął rolę Einsteina. Najwyraźniej byli dobrymi przyjaciółmi. George Dmitry był księdzem katolickim. Ksiądz katolicki w 1920 roku powiedział: hej, powstaliśmy z wielkiego wybuchu. 1920 rok był szalonym rokiem. W 1920 roku stwierdzili, że powstaliśmy z wielkiego wybuchu. Eksplodowaliśmy z niczego. Jak można to udowodnić? Cóż, nie można, ale tak zostało ustalone. Więc ci katolicy księża byli świadomi, że nawet ci niereligijni ludzie wiedzieli, że Ziemia jest płaska i nieruchoma. Postanowili wrzucić wszystkich świadomych ludzi płaskości Ziemi do jednego worka i nazwali ich płaskoziemcami. Wszyscy byli ludźmi religijnymi. Postanowili użyć katolickiego księdza. Spójrzcie, on nie jest naukowcem. Nie jest kimś z rządu. To ksiądz. Jest katolikiem. On jest święty. To coś zupełnie nowego. To coś nie ma tysiąca lat. Opowieść o wielkim wybuchu nie istnieje tysiące lat. Bajka o heliocentryzmie nie istnieje także tysiące lat. Wymyślili fikcyjne postacie, takie jak Galileusz czy Kopernik. Tworzą postacie, które wspierają nowy porządek świata i ich agendę. Zmieniają system edukacji szkolnej i struktury tego, w jaki sposób pozyskujemy informacje i wiedzę. Jeśli uda się im nas oszukać, to osiągną swój cel. A jest nimi naród robotników, a nie myślicieli. Nikt nie myśli. What's the circumference of the globe? I have no idea. How fast is it spinning at the equator? Don't know. How fast is it orbiting the sun? Cody? How you fast have glasses is, how, on. You should know fast, this. How fast is the sun? Is the sun moving? Man, I you're asking some questions I'm not ready to answer. But see, this is the point. You guys laugh at flat Earth, but one, you don't know what flat Earth is, and worse is you don't even know what your own solar system is. Oni nie znają nawet własnego modelu. Możesz ich zapytać, jaki jest promień Ziemi, jak to zostało odkryte, jaka jest prędkość Ziemi wokół Słońca, jak szybko kręcą się na równiku, z jaką prędkością podążamy za Słońcem, ile mil pokonuje się w ciągu roku, jak daleko jest Słońce. Nikt nie wie nic o żadnych z tych rzeczy, ale mimo tego bronią heliocentryzmu i wyśmiewają płaską Ziemię. All the things that I was patronizing and condescending and going, oh, sloughing off, that's not worthy of me, they rose up to eye level. And I remember saying, boy, the world is flat. I'm looking it in the eye. I see further, I see wider, I see clearer. Istnieje także nagrywanie w podczerwieni. Niektóre z tych kamer można przekonwertować, by działały w podczerwieni.
Zacząłem robić tak zdjęcia, a ponieważ dużo latałem, zacząłem robić je z wysokości. I bum! Byłem zdumiony, widząc niesamowitą płaskość, jaką można uzyskać z dużej wysokości. Wszędzie, gdzie nie spojrzałem, było oczywiste, że Ziemia jest płaska. Myślałem, że mi głowa eksploduje. Wszędzie, gdzie nie spojrzałem, widziałem płaską Ziemię. A NASA kłamie odnośnie krzywizny. Pomyślałem, że jest tu coś bardzo nie tak. Kiedy mijałem zatokę, tuż u wybrzeży Teksasu, niedaleko Luizjany, lecąc do Orlando, zobaczyłem unoszące się gorące powietrze nad pustynią. I można nawet było zobaczyć promienie światła pod innym kątem. To mnie rozwaliło. A gdy wniesiesz się naprawdę wysoko, zdasz sobie sprawę, że to wszystko jest bardzo, bardzo płaskie. To jest niemożliwe na kuli ziemskiej. Nie ma zakrzywienia 8 cali na mile kwadratowe. Oficjalne równanie krzywizny, czyli 8 cali na mile do kwadratu, było wielokrotnie obalane. Płaskoziemcy ze swoimi kamerami P900 lub P1000 ciągle dostrzegają rzeczy dużo, dużo dalej poza przypuszczalną krzywiznę. W rzeczywistości przeprowadzono wiele testów z laserami, aparatami fotograficznymi, filmując pasma górskie 300, 400, 500, 600, a nawet 700 mil na horyzoncie, które są widoczne, a nie powinny być widoczne, gdybyśmy żyli na kuli ziemskiej. Z odległości, w okolicach 800 km, nagrano góry skaliste. Nie ma krzywizny 8 cali na milę kwadratową. Nie ma mowy, abyś zobaczył z 800 km, co jest po drugiej stronie tej kuli. Nie ma budynków, które wykrzywiają się do tyłu. Jeśli znasz odległość między budynkami A i B, to żyjąc na kuli, budynki nie będą równolegle do siebie stały, jak na płaskiej ziemi, lecz będą rozchylone. Nie ma przechyłu, bo zmierzyli odległość u podstaw budynków i ich szczytów. Stoją równo i płasko. Ludzie patrzą na ocean i obserwują statki zanikające. I wygląda to tak, jakby te statki i łodzie schodziły w dół. I to jest główny powód, dlaczego ludzie myślą, że Ziemia jest okrągła. If you look at the ocean or a lake, it looks flat. Look at that. Look how straight and flat that horizon is. Looks flat, doesn't it? See, it looks like a table or a board. Now, once in a while, you might see mountains or hills, but those are just like little bumps on what looks like a flat earth. As ships sail away, they don't disappear all at once. Now, first, the bottom will disappear. See, the bottom of the ship is gone. Now we can see midway up, and then the whole thing disappears. So people realized that the world is curved. I mean, it's a big curve, but it's curved. That's what we call pseudoscience. Możesz teraz kupić aparat, który powiększa 100 razy. Mógłbyś przybliżyć te statki i łodzie, które już są poza zakresem twojego wzroku. Wyciągnąć kamerę, przybliżyć i nagle pojawia się cała, wciąż płynąca na powierzchni. Granica twojego widzenia to miejsce, w którym niebo styka się z ziemią ze względu na perspektywę. Gdy się spotykają, to jest granica twojej wizji. To się nazywa horyzont. Horyzont jest optyczny. Jeśli miałeś aparat z super zoomem, możesz zrobić zbliżenie i powiększyć ten rozmiar kątowy, aby osłonić małe obiekty, których nie możesz zobaczyć. A potem, gdy z powrotem oddalasz, wszystko wraca do siebie i rzeczy znikają na horyzoncie, a nie za nim. Widzimy linię horyzontu poza tym, co powinniśmy widzieć. Mam na myśli widoczność z odległości 100, 200, nawet 500 mil. Obala całe te ich 8 cali na mile do kwadratu. Uważam, że fotogrametria jest jednym z najlepszych sposobów, aby się przekonać. Robisz wiele zdjęć gruntu, następnie wprowadzasz oprogramowanie i uświadamiasz sobie, jaka jest płaska. Mówisz sobie, że to są twoje zdjęcia, więc nikt cię nie okłamuje. Jeśli sam zdobyłeś dane, to wiesz, że nikt cię nie wkręca czy troluje, jak to niektórzy ludzie mówią, że trolujemy ludzi. Nie potrzebujesz SpaceX czy NASA, żeby zebrać dane. Dokładnie, samemu zrobisz ten własny eksperyment. Wiele razy, gdy patrzyłem na wodę, pojawiają się fale. Cóż, te fale zablokują całą panoramę miasta. Jeśli to byłaby fala tuż obok mnie,
a moja twarz była panoramą miasta, blokowałaby tylko dół. A jeśli ta fala byłaby bliżej ciebie, blokowałaby znacznie więcej. To wszystko jest perspektywą. And I thought I wasn't going to get anything that would beat this until I found this photo from Grandmere State Park. This is from Joshua Nowicki. And what you're seeing here is a mirage. Typically, we would not be able to see this. This image would be viewable from much, much higher in the sky, up in space. The story has been one of the most viewed stories on our website ever. They say my explanation is a cover-up. A cover-up to their belief that this picture is proof the Earth is flat. Jedynym celem, jaki miałem, było udowodnienie, że to, co ludzie widzą z drugiej strony jeziora Michigan, nie jest mirażem. I tak naprawdę widzą prawdziwe miasto. Our focal point was the Sears Tower, which is also known as the Willis Tower, right? Yes, the Willis Tower. The Willis Tower, and we can see it the entire time. We can see it the entire time. That's not a mirage. That's not a mirage. Whatever you're looking at. You see it? Yeah. That's that. You see that radio? It's not a mirage. That's the proof right here. I was shocked to find out that there are a number of people that believe the Earth is still flat and that to them, this is actually proof that the Earth is flat. One person just questioned me and asking me for a retraction of the articles and lies. A lot of people try and kind of be nice about it. Well, are you sure you did it right? And then they send me links that the Earth is flat. And some are just pretty straightforward about it. And they title replies calling me a deceiver. And that I should check my degree or quit telling lies on television. It got me questioning a lot of things. Was or were my calculations right? Nie. W oczywisty sposób widać Chicago z tak daleka. To naprawdę jest panorama Chicago. Możesz zobaczyć rzeczy, które znajdują się znacznie dalej niż to i jesteśmy w stanie to udowodnić. Możesz to udowodnić samemu. Możesz tam pojechać w pogodny dzień i zobaczyć to samo. Możesz zrobić ten sam test, by udowodnić to sobie samemu. To najlepszy sposób na zrobienie tego. Przecież nie? Udowodnij sobie. Nie wierz nikomu na słowo. Przeprowadź swój własny eksperyment. To nie miraż. To nie iluzja. To Chicago oddalone o ponad 60 mil. Ledwie jesteśmy w stanie dostrzec znak na ulicy, kilka przecznic przed nami w mglisty dzień. Rozsiewają nasze niebo jakimś gównem cały czas. Możesz otworzyć aplikację pogodową, która powie ci, jaka jest widoczność. Pokazują, jak daleko możesz widzieć w zależności od pogody. Jest tak wiele różnych czynników wpływających na to, jak daleko możesz widzieć. Nie jesteśmy superbohaterami. Chodzi o to, że możesz poszukać jakąś prostą i poziomą drogę, upewnij się, że wszystko się zgadza, połóż kamerę na ziemi, powiększ i ujrzysz te wszystkie zniekształcenia, lekkie odparowania, a błyszczące paski sprawiają wrażenie, że wszystko się zagina na krzywiźnie. Ludzie krzyczą, tam jest krzywizna. Nie, to tylko złudzenie optyczne. To wszystko. Zostało to powtórzone wiele, wiele razy. Nie ma krzywizny. Przestańcie się oszukiwać. Dzieje się tak samo ze Słońcem, gdy przechodzi przez tą ogromną płaszczyznę. Zachodzi i znika z powodu perspektywy. Widzisz, jak nadlatuje i odlatuje nad ogromną płaszczyznę. Jest tak ogromna, że Słońce może nadlecieć i odlecieć na tak daleko, że po prostu znika z swojego pola widzenia. I za tyloma sztucznymi horyzontami, takimi jak góry, drzewa, lasy, budynki miejskie, po prostu naprawdę wysokie rzeczy. Pamiętać musimy o tym, że Słońce jest znacznie mniejsze i znajduje się blisko. Jest to inteligentnie zaprojektowane i stworzone miejsce. Jako osoba, która wie, że gwiazdy kręcą się wokół nas, która wie, że widzimy tylko określoną ilość światła, w granicach 1%, nasze oczy widzą tylko tyle światła.
No chyba, że weźmiesz LSD, no to wtedy widzisz wiele więcej świateł. Ale naturalnie nie widzimy aż tak wielu świateł na niebie. Wszystkie starożytne cywilizacje mówiły o innych ciałach niebieskich, innych światłach na niebie, które mogą być dla nas widoczne lub nie. To szalone, że kiedy widzisz zaćmienie słońca, a wcale nie widzisz księżyca. Pamiętam, że jako dziecko zastanawiałem się, gdzie jest księżyc. Po prostu widzisz ten czarny okrąg i wszystko wraca do normy. W szoku myślisz, co się do cholery stało. Podczas całkowitego zaćmienia słońca, cień rzucany przez księżyc na Ziemię ma tylko 70 mil szerokości. To jest niemożliwe. Stąd wymyślałem jakieś umbra i penumbra i to tylko po to, by zmylić twój umysł. Mamy nieskończenie daleko słońce, wysyłające promienie ukośne z boku i promienie proste ze środka, miejsca, w którym się przecinają. To nie ma sensu. Obserwowałem zaćmienie na żywo na YouTube, które było w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych. I wszyscy czekaliśmy na pojawienie się księżyca, które spowoduje to eliptyczne zaćmienie. Jedyne, co zaobserwowaliśmy, to brak księżyca. Więc to olśniło mój umysł, że w rzeczywistości nie było widocznego księżyca, a słońce zostało zakryte przez jakiś obiekt, czego byłem świadkiem. Dlaczego nie możemy zobaczyć księżyca zbliżającego się do słońca, zaćmienia słońca oraz wychodzącego słońca? Nie widzimy tego. Po prostu widzimy czarny okrąg zaćmienia słońca. Nigdy nie widzimy go obok słońca. A ludzie mówią, cóż, to dlatego, że słońce jest tak jasne. Kiedy księżyc całkowicie zasłania słońce, powinieneś był w stanie zobaczyć rysy księżyca. Powinieneś być w stanie to zrobić zwykłym aparatem, ze zwykłym obiektywem z kamerą na podczerwień. Ale nigdy tego nie zaobserwowano. Istnieją tylko jacyś antypłaskoziemcy, którzy zrobią zdjęcie i edytują je w fałszywe zdjęcie zaćmienia. Nie ma żadnego nagrania czegoś takiego. Pomyśl, jaki byłby niesamowity film, gdyby mogli nakręcić na przykład z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej lub samego Księżyca. Nigdy się tak nie stanie, ponieważ nie wierzę, że Księżyc, który widzimy, zaćmiewa Słońce. Istnieje wiele starożytnych mitów o innych ciemnych ciałach niebieskich. To mogą być ciała anomalne, których właściwie nie widać. Ciało niebieskie, którego być może nie możemy zobaczyć. Ponieważ wiecie, nie ma widma światła. Możemy zobaczyć tylko 1% wszystkich promieni świetlnych. Na przykład promieni gamma czy promieni rentgenowskich. Nie możemy zobaczyć pewnych częstotliwości, energii i świateł. To, co się dzieje, to zaćmienie Słońca przez tak zwany Księżyc. Ale to nie Księżyc. To właściwie biegun północny. Były udokumentowane w przeszłości zaćmienia bez widocznego Księżyca. A Księżyc miał być zaćmieniem i nigdzie na niebie go nie było. Nigdzie. Całkowity jego brak. To nie ma żadnego sensu. Więc musi być inne ciało niebieskie. Najstarsze starożytne symbole to czarne Słońce. Ciało niebieskie, którego być może nie możemy zobaczyć. Wiele starożytnych cywilizacji zawsze mówiło o czarnym słońcu. Dlaczego mówią o czarnym słońcu od setek, jeśli nie tysięcy lat? Obecnie promują informację, że czarne słońce to zła rzecz. Tak, oczywiście. Właśnie to ci ciskają, że to zła rzecz, aby trzymać się od tego z daleka. Już nawet nie chcą, żebyś polubił prawdziwe słońce na niebie. Odpychają to tak daleko, bo chcą, żebyś się tym nie interesował. Jest powód, który jest ci bliski. Nie bez powodu jest tu słońce dla nas. Może być więcej słońc i księżyców na obrzeżach Antarktydy. Może być więcej słońc i księżyców na zewnętrznych lądach. W naszym świecie może być więcej słońc i księżyców, ale po prostu tego nie widzimy. Pomówmy też o sezonach. Pory roku pokazują, że Ziemia jest nieruchomą płaszczyzną z lokalnym Słońcem. Kiedy Słońce krąży w tym miejscu nad Ziemią, zwrotniku raka, ci ludzie tutaj mają lato. Ale 6 miesięcy później Słońce jest tutaj. Zobaczcie, jak kręci większe kółka. A więc na obrzeżach Australii, Afryki Południowej i Ameryki Południowej teraz mają lato, bo Słońce jest lokalne. Nie znajduje się 93 miliony mil stąd. Słońce i Księżyc obracają się sezonowo do centrum, a potem znowu odbijają. To ma sens. Nie to, co wirująca kula wisząca na niewidzialnym haku nieba pod kątem 66,6 stopnia, który przechyla Ziemię. Ludzie muszą przestać bronić tej teorii, której uczono ich w przedszkolu.
Tak więc każdy wschód słońca powinien być wyjątkowo zimny, ponieważ jest to możliwe w najmniej ciepłodajne ustawienia. Co gorsze, na półkuli północnej, w nielogicznym modelu heliocentrycznym, słońce latem jest 3,5 miliona mil dalej. Ale kiedy na horyzoncie pojawia się słońce, od razu czuję ciepło na twarzy. Mogę się opalać w czerwcu, ale w grudniu, słoneczne południe, kiedy słońce znajduje się w najwyższym punkcie na niebie, patrzę w słońce i ledwo czuję ciepło na twarzy. Mimo, że niby jest 3,5 miliona mil bliżej. Całe to przechylenie nie ma sensu. A kiedy słońce jest po tej stronie, oświetla tylko tę część Ziemi, bo jest lokalne. A ta część jest ciemna, bo tam jest noc. Więc dość łatwo jest zrozumieć dzień i noc oraz pory roku i wyjaśnić je na płaskiej Ziemi niż w przypadku modeli kuli ziemskiej. Niektóre gwiazdy krążą wokół naszych głów jak idealny zegar i znikają z pola widzenia, zabierając ze sobą światło. To inteligentnie zaprojektowane i stworzone miejsce. Słońce porusza się po niebie około 15 stopni na godzinę, ale kiedy zbliża się do punktu zachodu, zatrzymuje się, pozostaje tam i porusza się z inną prędkością. Nakręciłem to kilka razy dronem. Bez wilgoci i nie nad wodą. I po prostu się zatrzymuje w tym miejscu. I pozostaje do czasu, aż w końcu zniknie, oddalając się. W tym samym czasie, ze względu na perspektywę, moi znajomi, którzy byli na plaży, widzieli zachód słońca 10 minut wcześniej, który zaszedł nad wodą. A to dlatego, że patrząc na wodę, za którą kryją się wzgórza z drzewami, które mają setki stóp wysokości, ale z ich punktu widzenia one są na poziomie ich oczu. A gdy słońce się oddala, zostaje po prostu zaćmione przez linię drzew, która wydaje się, że znajduje się na poziomie oczu. Water. It's always flat, always level. So starting at the northernmost point, as far as I can get, of Lake Michigan, and then traveling south, you can see that red line here, that the body of Lake Michigan is 574 feet above sea level, and it's level. There's no change in elevation, there's no curve. This cross-section shows what an undisturbed body of water looks like, and that's level. We know that to be true. There's three properties of liquids. They have mass, they take up space, and they always take the shape of their container. Fizyka wody polega na znajdowaniu i otrzymywaniu poziomu, czy to w kubku, czy to w jeziorze za mną, w morzach i oceanach. Dlatego nazywamy to poziomem morza, ponieważ jest płaski i równy. Bez względu na to, kto próbuje ci wcisnąć pomysł, że woda zagina się na globie, to po prostu się nie dzieje. To jest dowód numer jeden. Woda sama w sobie. Sama woda dowodzi, że Ziemia jest płaska, ponieważ woda zawsze znajduje i utrzymuje poziom. Kropka. Woda nie zakrzywia się. W swoim stanie przejściowym odnajduje swój poziom. Po uderzeniu w Ziemię i ustaleniu swojego poziomu pozostaje pozioma. Nigdy nawet nie myślałem o tym, że woda utrzymuje swój poziom sama w sobie. W głowie się nie mieści, z jaką precyzją woda absolutna utrzymuje swój poziom. Gdy jest spokojnie i nic się nie dzieje, to popatrz na takie jezioro. Jest wręcz idealnie płasko, bo musi takie być. Nie może się zakrzywiać. Nie ma nic, co można by powiedzieć lub zrobić, by pokazać zakrzywienie lub wygięcie wody. Woda musi być w czymś umieszczona. Nieważne co robisz, pozostanie ona pozioma. Płaska Ziemia udowodniła ponad wszelką wątpliwość istnienie inteligentnego projektu, stwórcy i wszyscy jesteśmy ważni w centrum wszechświata. Absolutnie konieczne jest, abyśmy wiedzieli, że istnieje stwórca, że Słońce, Księżyc i gwiazdy krążą wokół nas, że mamy cel. Jesteśmy w centrum wszechświata. Nie zostałem milionerem, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że jestem w centrum wszechświata. Teraz mam cel. Kiedy zrozumiesz, że jesteś w centrum stworzenia, wszystko się zmienia. I w zasadzie odłączamy się od Matrixa. Odłączamy się od systemu heliocentrycznego. A kiedy to zrobicie? Odłączycie się od władców tego świata, przestaniecie ich karmić. A czego potrzebują? Chcą twojej energii, twojego strachu, chcą twojej pracy, chcą wszystkiego od ciebie. A ludzie nieświadomie po prostu im to dają. Nie chcę, żeby okłamywano moje dzieci,
i nie chcę, żeby okłamywano też moje wnuki. Więc jeśli to się zacznie, musi zacząć się od ciebie. Dziedziczą to wszystko. Idziesz do szkoły, a oni cię uczą. Kiedy chodziłem na studia, byłem zszokowany, że większość ludzi, większość moich kolegów z klasy, nie była tak naprawdę zainteresowana nauką. Byli zainteresowani zaliczeniem klasy. Z jednej strony mamy naprawdę wielu naukowców, którzy udowodnili, że Ziemia jest nieruchoma, a po stronie globu nie ma nic. Wniosek z tego jest taki, że Ziemia jest nieruchoma. Nikt nie myśli o tym, jak łatwo udało im się to osiągnąć. Ale niestety im się to udało. Ale jesteśmy tutaj, aby całkowicie to odwrócić. A ludzie nas nienawidzą, z lewej i z prawej strony. Wszyscy nas nienawidzą. Zamknij się z twoją płaską ziemią. To nie jest ważne. To najważniejsza rzecz. Otwiera drzwi ona na wszystko inne. Chcesz poznać prawdę? Musisz wiedzieć, gdzie żyjesz. Cała ta agenda polega na tym, aby ludzie byli odłączeni od naszego Stwórcy. Chcą, żebyśmy zerwali wszystkie nasze duchowe więzy. I to jest jeden z powodów, dla którego zwapniają naszą szyszynkę. Nie dbają o nasze zdrowie. Spójrz, co dodają do wody w kranach. Woda, którą pijesz, nawet jeśli pójdziesz i kupisz butelce, zawiera chlor i fluor. Są to wszystkie odpady chemiczne, które następnie rebrandują i umieszczają w naszych napojach i mówią, no cóż, oczyszczamy ją. Zacznij również korzystać z naturalnych lekarstw, które utrzymywały ludzi przy życiu i zdrowiu przez wieki. Oni powiedzą ci, że to nie jest dla ciebie dobre. To nie jest bezpieczne. Korzystaj z naszych produktów. Oto nasza medycyna na bazie ropy naftowej, którą narzucają nam przez ostatnie 100 lat. I oczywiście, spójrz na zdrowie ludzi. Spójrz na zdrowie na świecie. Czy jesteśmy zdrowym narodem? Czy jakikolwiek naród jest zdrowym narodem? Nie. A kto odpowiada za opiekę zdrowotną? Rząd i korporacje. Wygląda więc na to, że wszystko, czego dotkną, zamienia się w gówno. Dlaczego więc pozwalamy im dotykać wszystkiego? Przestań bronić Rockefellera, Rothschilda. Wszyscy ci bandyci, którzy chcą nowego porządku świata. Współcześni ludzie, tacy jak Bill Gates, Schwab. Wszyscy ci ludzie, których popychają do przodu i czują, że już prawie to osiągnęli. A my siedzimy tutaj walcząc, próbując obudzić świat, abyśmy mogli znów mieć spokojny, kochający świat. A ty nas atakujesz. Po czyjej ty jesteś stronie? Próbujemy obalić te złe istoty, które tłumią naszą wiedzę. Staramy się przywrócić światu wiedzę, abyśmy znów mogli stać się potężni. A co jeśli jest więcej lądów? Gdyby jutro miliard ludzi dowiedziało się, że wszyscy mogliby udać się na dodatkowe lądy i odwiedzić inne plemiona i cywilizacje oraz poznać inne technologie i zwierzęta, cały system by się zawalił. Wiem, że jest wielu ludzi, celebrytów, popularnych ludzi ze znanymi nazwiskami. Wielcy zwolennicy, którzy znają prawdę o tym świecie, a mimo to milczą tylko po to, by chronić swoje małe imperium. Cóż, teraz nadszedł czas, aby to nagłośnić, ponieważ imperium upada. Jeśli teraz czegoś nie zrobimy, to wszystko zniknie, a oni przejmą ten świat. Więc nie bój się mówić. Wystarczy jeden celebryta, jedna osoba, która ma wielu fanów, a potem reszta pójdzie lawinowo i cały system się załamie. Cała ta kontrola nad światem opiera się na kłamstwie heliocentrycznym.